Ja nie nagrywać. No dobra, ja zrobiłem, co miałem zrobić. To ja na chwilę się odepnę, później podlecę. O właśnie, tutaj ludki gadają, a ja tutaj mam paczkę do otwarcia. Słuchajcie, o. I będzie znowu, słuchajcie. Przede wszystkim pierwsze, no co trzeba by było ją, kurde, zdezynfekować, a ja... O! Film będzie zarabiał na YouTube. A wiecie, czemu będzie zarabiał na YouTube? Powiedziałam, no kurde. Ja. No, śmiechu warte, słuchajcie. No, ale trudno. Jeśli nie ma przekleństw... O, spirytusik, ale to raczej będzie chyba do rąk. A ten, Janek nas nie słyszy, nie? Ja słyszę, dobrze. Aha, nie, i was też słychać też na filmie będziecie, także możecie tutaj, możecie pozdrowić. Na pewno, że pozdrowimy. Janek, ile masz paczek? Na dzisiaj? Także, także. Czekajcie, a może ja jeszcze zrobię tak, żeby było u was i widać gdzieś w małym okienku na tym filmie. Moment, to będzie taki mały mini live, także... To ja się idę przebrać. Idziesz się... Tam się ubierz tylko, nie trzeba się przebierać. Krawat załóż tylko. Światełko odbija od kamery. Momencik. Zaraz was tutaj dokoptuję. No i dobra. No to właśnie od tego gościa mam rozpakować tę paczkę. Chory jesteś czy nie? Nie. Nie jesteś chory. No to ale dobra, to nie będę. Ale za to inni mogli być. Którzy trzymają w rękach. Z której strony to otwierać? Od tej, od góry, tam gdzie jest etykieta. Tam gdzie etykieta? Tak. To jest góra. Ale wiesz co, ja wyciąłem twoją kamerę. Chciało moją kamerę? Tak, tak, na fundonie. To dobra, to jadę. Będę rozpakowywał. Strasznie aż mocno dźwięk mam. Chyba przesterowany, a może i nie. No dobra. Pierwszy czarny worek na zewnątrz. No, to jest na dwa razy zapowana. Co? Czarny i biały jest, bo najpierw owinąłem biały, a później dołożyłem czarny jeszcze. Dobra. Tu koronawirusa nie ma, nie? Jest o, fajnie. Ale zabawków. Kurde, ile zabawków. Już wam pokazuję. O! To szczoteczka na zęby. Nie no, tutaj jest trochę ciemno, wiecie? Znaczy ciemno, słuchaj, jest widno. Czyścisz to wróciłem, bo wziąłem po trzy sobie, także... O, teraz to, żebym rozjaśnił to. Myślę, że się przyda do czyszczenia sprzętu. Tak. Mamy ten, jagodzianka na kościach, już bezbarwna. Także będzie, kurde, jak znalazł. Super. To mi się przyda, co to jest? Czopek? Czopek! Lajonek! A to powiem. Powysypywały się? W jednym woreczku powinny być chyba. Cztery sztuki takie były. Słuchawki z mikrofonem, ale ekstra, kurde. No to tego już się nie spodziewałem. Co do anten to się spodziewałem, ale... Lajonek, 0,7 ampera.
To jest ten, przy takim prądzie był badany, 2400 chyba mają, przynajmniej miały, jak ja je dostałem tam, wiesz, bo to... Czyli one super. Są supernówki, nie? Co? Nie, to nie są supernówki, ale to są z ognik, które po prostu, znaczy nie z ognik, baterii, w których tam gdzieś coś padło. No. A reszta jest dobra. Tu z drugiej strony masz chyba pozostałe, bo cztery tam były takie wrzucone. Takie ale kurde, będę miał przez co z wami gadać. Twoje słuchawka z mikrofonem. To ten, tylko musisz sobie dorzucić do tego jakąś wtyczkę sensowną, bo tam jest taki mały ten, mały jack, cieniutki. Mini jack. No. Czyli taki jak do radyjka takiego na przykład. No to chyba w starych, bo to jest w sumie od jakiś tam zestaw do głośno mówiący do telefonów. Aha, bo tu mam taki na mikrofon mini, malutki. No to może czasami to podejdzie tam. Kurde, jaki garaż się zrobił mnie z pokoju, także jest dobrze. Nie, no sobie rozpakuję to. Ty, to nowe jest. Tak, to jest nówki. No to dzięki, słuchaj. Nówka, ale tak zwany nos, bo to już ma 15 lat, może mieć. Aha, 15 lat na półce stało, tak? W kartoniku, od tego miałem też to chyba z 5 czy 6 sztuk. I ja to przerabiałem na... dorabiałem do tego kabel, żeby szło pod normalny telefon podłączyć zamiast zwykłej słuchawki. Aha. Do telefonu. No faktycznie jest 2,5 stereo jack, znaczy no mikrofon i głośnik. No. Normalnie. Tylko, że to jest takie trochę krótkie. No to nic, da się chyba to... Coś tam się wyciąga, chyba od strony słuchawki. Jest. Muszę sobie to dopasować, zaraz wam się pokażę. Ta-da! O Jezu. O. I będzie teraz ja mówię. Telemarketer. Tak. Teraz ja mówię. No nie! Sąsiad robotę wziął do domu. No teraz akurat przy nagrywaniu, kurde. No wziął robotę do domu, no. A co, autostradę do szpitala? Tak. Robił na drogach, wiesz. Ja dotknę czerwonego i czarnego, a ty myślisz, że guzikę, ale trzymaj to wszystko w ręku. Ja? Dobra, idziemy dalej. Tutaj coś mamy dopiętego do czaszy. Jednej. Pik, tak? Maxy 2-3-2. Max 2-3-2. Tak się przyda, nawet dwie sztuki. O, tam kiedyś mówili, że to będziesz budował na tym. A. Spoko, to może ja zrobię to w ten sposób, że będę to układał tutaj gdzieś na łóżku, a potem przyjdzie spać, to pójdę do drugiego pokoju. No dobra, to jedziemy dalej. Tych małych lajonków 4 sztuki powinny być. Słuchafony jak dzwony. Mam tutaj dwie, trzy mam. Zaraz może znajdę tych lejonków więcej. Ole kurde, ekstra. Ty drugi pędzelek. Tak. Dwa. Jeden taka szczoteczka i pędzelek. No. Drugi pędzelek, szczoteczka, pędzelek do czyszczenia sprzętu, bo ja używam takiego ogryzka, gdzieś tu miałem. Taki od maszyny do szycia, do czyszczenia maszyn do szycia. Taki, aha, to wiem, taka... taki podłużny, nie? Też taki twardy, o, leży właśnie na wierzchu. Widzisz? O. Też twardy, ale nie aż tak jak ten, nie? Tym to można solder maskę ściągać. O kurde, ile dobroci, co to jest? I płótno na maseczki. Raczej ten, na kołdry. A nawet nie wiem. Na kołdry, tak. Baterie. No. Może ci się przydają do czegoś. Pewnie, że się przyda. Patrz, zaraz ci pokażę do czego. To jest laptopówka. Patrz, to jest odbiornik na KF. Na fale krótkie. Kuźwa, normalnie jak stąd. Tam chyba nawet one z bezpiecznikami są jeszcze. Ile one mają? 3,7, tak? No, to standard. 3,7, 2. I 2 to śmiało zasilą, bo mam tu 6V stabilizator.
Kurczę, patrz, od razu mam zaadoptowane dwa akumulatory. Tam jest ten. A, to kop dalej, to zobaczysz. Kopiemy dalej. To będzie do poduszki. Oj. To jest od czaszy. A to będziesz miał filtry do maseczki. O właśnie, tak miał. Filtry do maseczki. Uran, nie. Niedługo będę wyglądał jak ty. Dobra. A to na święta. Dobra, najpierw zobaczymy, co tutaj jeszcze jest. Zasilacze POE. Tak, to dobrze. Zasilacze POE. Używam czegoś takiego, ale to się przyda, bo to nawet do tych czasz, nie? Tak, to są. W sumie cztery są wrzucone, dwie do czasz, dwie tam gdzieś sobie może. 3-4 zasilacze POE, super. I kabelki nawet są takie, no i git. Koniczynki. Dobra, odkładamy to sobie z tyłu. Ubiquiti. Dobrze myślę? Tak. Będzie to już, wiesz, to tak prawdę mówiąc na ten Ubiquiti to już u siebie to określa jako obsolet, no ale działa. Aha. No i dobra, to teraz tak. Te technologie tam idą do przodu. Mam miskę, tylko dziurawa. To duży ryż musisz jeść, żeby ci nie wylatywał z tej chyta. Tak. Musi być ugotowany od razu. Słuchajcie, nie, to jest taka, wiesz... Na gęsto. Na wagę. Jedziemy na wagę, słuchaj. To się wkłada bodajże tu. Nie. To wykop resztę, to zobaczę. Ja wiem, resztę trzeba. 40 ma centymetry. Tak. 40 ma. No, żeś tutaj, kurde, opakował, panie. Napakował sporo. No, dobra, dwa takie. I to będzie link. To będzie link do SDR-a, do web SDR-a za miasto. Load balancery, tak? Tak, balancerki BMS-ki do baterii. I to nawet do takiej widzę. No nawet takie możesz podłączyć. Nawet tam do jest... czegoś takiego. Load balancer, pokażę wam. Ja wiem, że wy to wszystko widzieliście, ale są tacy, którzy jeszcze nie. Aha, nie, to jest do ładowania, tak, to jest do ładowania, te z USB to są do ładowania i z tego od razu możesz ciągnąć, tam chyba 1 amper ładowanie idzie. O, widać, nie? Do 1 ampera, tak mówisz? Tak, chyba też to ma. Dobra. A te małe, paskowe? No to jest tylko BMS. On tylko odcina w momencie, jak ci naładuje baterię, nie? No ale... dobra, tutaj jeszcze jest taki raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć staraczków ma. To jest na 2S bodajże. Dobra, to ja może wam tym, którzy mnie widzieli, to pokażę tak bliżej na stole, nieruchomo. Tutaj śmietnik zabieramy. Takie dobroci, słuchajcie. Nie wiem, mikrofon ściąga, bo tutaj... Przesuń trochę w górę, bo nie widać tego wszystkiego. O. I no, to jest te... tak. To są z USB ładowarki, tak? Czyli balancer. Tak, tu podłączasz baterię, podłączasz odbiór i... Ale tylko po jednym ogniwie, nie? Po jednym. Tak, po jednym ogniwie. Znaczy po jednym S, nie? Jak weźmiesz więcej równolegle... To można tak śmiało przyłamać. Tak. Przeciąć, dobra. No i dobra, to są same... Same BMS-y do pojedynczych ogniw. Tam gdzieś od tyłu jest chyba podłączane zasilanie. Czyli albo... co to robi dokładnie, jakbyś mógł powiedzieć? Podłączasz pod to baterię i zasilanie. Obróć to od tyłu. No. Tu masz styki, widzisz? No widzę. No i pod to podpinasz baterię i zasilanie razem z odbiorem. Aha, on czyli jednym słowem to jest taki balancer też i może być jako ładowarka.
Tylko nie możesz tam, no musisz, ty musisz zadbać o to, żeby napięcie było w granicach dopuszczalnych i prąd też nie za duży, bo balanser puści... Ja wiem, ograniczy. Balanser ma MOSFETa, ograniczy. Tylko on ograniczy, on wyłączy ładowanie w momencie, kiedy jest naładowane, a przy odbiorze też nie dopuści do rozładowania tej baterii całkowicie, nie? Aha, dobra. No dobra, to 6 to jest... sztuk. Plus, minus, to... bateria plus, minus. To jest na większy prąd bodajże. Musiałbym popatrzeć. No tak, bo tutaj są dwa, a tutaj jest 6 sztuk, nie? No. Dobra, to ja sobie później dojdziemy, o co tu kaman. Mhm. Będziemy wiedzieć. Ojej. Dobra, widać pudło. Nie, to nie będzie pewnie widać, może. Dobra. Lecimy dalej. To są kabelki do tych ładowarek, widzę. Do ładowarek, do... Tak. No i ekstra. To dwie sztuki pójdą. O, panie! No, to kurczę, a ja tak sobie myślałem nad czymś takim. Słuchajcie, wiecie co to jest? Ta-da. A wy to USB trójki? Nie, Rutek, nie mówcie nic, ja zaraz wam pokażę. Aż normalnie muszę to zrobić. Krówki! Co? Nie. Muszę to zrobić. Momencik, chwila, moment. 400 to chyba może być. Nie mniejszego dla Janka. Czekaj, nie mów, ja wam zaraz coś wam pokażę. No. No kurde, ja cię, podstawówka. Kalifornia. To lepsze niż wódka. Ty normalnie, tak ją postawię, tak. Ale wiesz, jaki podem widać? Nie będzie widać i nie będziesz miał na później. Ojejku. Ale czad. Ale kurde, nareszcie ten zapach. Nie czuję. No dobra, nie mówcie do końca, co to było. Niech napiszą w komentarzach, co to jest. Kurde. Ale ekstra. Normalnie to jest... No będziesz się musiał podzielić, ale to niestety. Nie ma lepko. Nie ma lepko, będziesz musiał odłamać. Tego. No właśnie, tak sobie myślę. To nawet przez folię fajnie pachnie. Ten zapach od samego rana. Pamiętam jak dzisiaj. Dobra, są uchwyty od czasz. Tak. I tam powinien być we woreczku gdzieś śruby jeszcze do tego. Moment. Tutaj to jeszcze. O, jest jeszcze jeden lejonek. Dobra, 4 są takie. Okej. Okay. O, tutaj są fajne rzeczy. Zaraz wam pokażę. Taram. Tu będzie widać. To są przełączniki. Dekadowe. Rodem z wojska. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, tak? Jedenaście. Dziesięć i stop. Będzie tak. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 band zakres. Piękne są nakładki. Zobaczcie, kiedyś kurde, autentycznie nikt na tym kurde nie oszczędzał. A teraz rodem wydrukowane z drukarki 3D. A tak. To jest taki ibonit. Konkretna śruba przy środek. Możesz coś oldschoolowego zrobić. Można solidniej, ładnie, można. Się przydadzą. Przełączniczki się przydadzą. Kreską. 3 sztuki są, patrz. 3 znalazłem. Torebka przy okazji. Torebka chyba lajone były. Dobra, będą przełączniki.
Lajonki się wykorzysta, te akumulatorki płaskie też się wykorzysta, bo to może taki płaski akumulatorek, tylko że on nie ma 9V, czy miał 9V, to na przykład do takiego szura, nie? Troszeczkę, no. Wiecie co wam powiem? Muszę trochę ją podnieść chyba tę kamerkę. Nie wiem czy ona łatwiej, to już coś chyba tak. Bo trochę mało było widać. Dobra, to na ziemię. Ho, 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 co to? Czekaj, coś tu... A, śrubki są, dobra. To jeszcze na razie odstawiamy. Weźmy sobie czaszę. Cztery śruby. No i dobra. Cztery śruby. Białymi łebkami przez czaszę, z tego co widzę. Tak. Ty, ale ona później nie ma znaczenia, nie? Jest. Musisz tam utrafić, bo te nie są symetrycznie w kwadrat. No sąsiad! Ty, no tak to nie jest. Czyli tak to ma być. Dobra, jest. Dobra, to może skręcimy to przy okazji. Tak, na razie załapiemy. Tylko tych promienników nie wkładaj sobie do końca, bo to dziadostwo jest ciężko wyciągnąć. Ciężko wyciągnąć, no. A potem tak. Się zluzuje i już nie będzie. A tam pistole mają takie zaczaski, ale to ten. Teraz konstrukcję zrobili dużo lepszą, jednak z czasem wiesz, dopracowali to. A te pierwsze to miały, jak gdzieś miałeś to na maście wyciągnąć, ten promiennik. Wiesz, to przede wszystkim to powinno być symetryczne, czy tak włożysz promiennik. Czy tu akurat to nie, ale przyjdzie wiesz, tam... ci pion poziom przestawić gdzieś na maście wisząc i cztery śruby odkręcać, żeby przerzucić ten. Nie, tu nie ruszasz nic. To tylko na tych, tylko zaciskami, a to wiesz, w całości to powinien zmontować na dole. Aha. Tam... Tylko kwestia włożenia promiennika, bo musisz kabel przełożyć. Tak, trzeba tędy trzeba kabel przełożyć, zapiąć tu tak. Wtyczkę tą RJ-kę, RJ45. Tak. I teraz tak, poziom. Antena, nie, musi być tak, o, diody z boku muszą być, nie? Tutaj mam. Kontrolki, no, to w ten z tej strony. Pięte. I słuchajcie, dla tych wszystkich, którzy nie lubią 5G, będę świecił. Wiadomość dla sąsiada. To chodzi na 5G. O kurde, wyłożyłem. Dobra, już nie będzie włożony do końca. Jedna zmontowana. Jeszcze jedna taka sama. Z takiej odległości łapnie sygnał, nie? O. Jak to nałożysz na dobra, górę, będę też miał słuchajcie, wiązkę. Wyjadę. Co? Jak to nałożysz na górę, to będziesz miał węższą wiązkę. O, taką, nie? Taką. No. No dobra, ale czekajcie, gdzie są jeszcze cztery śruby? Do tego ten, zrobili też takie... Takie alamiche, taką obwolutę z tym. Czekaj, znaczy ty możesz mówić, bo i tak sąsiad zagłuszy, także... Wziął tę... Faktycznie musiał wziąć robotę do domu, kurde. Ale to nic, no. Jest dzień, jest tyle wolnego. Ale zrobimy takiego linka i postawimy w końcu tą antenę. I tak się zastanawiam teraz tak, bo są dwie możliwości. Zostawić, zrobić WPSDR-a i to bramkę. W sumie to bramka na tym ma chodzić. Bramka ma chodzić na tym. Bramka albo od CB, albo od PMR, to jeszcze też nie wiadomo,
bo mogę no zrobić może, PMR-kę, mogę zrobić CB. Możesz to i tą zrobić, nie? No. CB mówisz większa moc, większe mówisz zasięgi. O FRN, tak? Co? O FRN. Tak, FRN. Może no na tym pracować, ale jeszcze jest, chcę odpalić, tak jak u mnie jest na stronie link do tego odbiornika SDR. Web SDR tego? Tak, to chcę to spiąć właśnie za pomocą takiego linku poza miasto i będzie to spięte właśnie za miastem. A, i teraz tak, bo można odpalić to na tym komputerku, tylko że ten komputerek jest, może być cienki trochę, ale najlepiej to odpalić to na, bo już wiem, mam gdzieś obraz nawet zrobiony, czekajcie. Zaraz wam pokażę. Tutaj odepnijmy. O! Czyli tak, malinka, odbiornik RTL SDR, do tego podpięty konwerter na KF. I to wszystko, aha, i to wszystko spięte właśnie do polanie, do anteny. Będzie śmigać elegancko. Będzie, nie? No i chcę rozpiąć jeszcze tego, kurczę, sąsiad, no. Chcę rozpiąć jeszcze tego dipola, znaczy dipola, to nie będzie dipol. Wiesz, do KF-u, nie? A nie to lepiej zamiast malinki, ale jakiegoś... Skrócono antenę 24 metry długości. A nie szkoda malinki, no to lepiej jakiegoś starego małego laptopa takiego, wiesz, mini laptop, cokolwiek. To mniej prądu, że... Malinka ma prądu. A chodzi 24 na dobę. Znaczy prądu, nie prądu, bo... No nie, ale to można, wiesz, bo szkoda malinki, bo taką bramkę być mógł zrobić, no ja tak myślę, że w samochodzie na przykład przenośną walizę. Ale ty nie rozumiesz, ta bramka, to malinka będzie na Linuxie, bramka będzie stała 3 km poza miastem. Kto tam będzie latał? Tam jedyny dostęp to będzie przez to. Okej, rozumiem. No. Także odbiornik, ale żebym tutaj skręcił, czemu nikt mi nic nie powiedział. Poprotnie? No, bo byłyby odbicia na jednej śrubce. Dobra, Piotrze, dzięki. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. A mam nadzieję, że to będzie, bo tam będzie widoczność. Rura 60, nie może być grubsza. Nawet chyba nie. 45. Znaczy, chyba wiesz, może być grubsza, tylko cybanty trzeba zmienić. Bo tutaj jest możliwość. A nie, to jest regulacja. Nie, to jest. Tylko kąt. Kąt nachylenia. Te nosze już mają. Owszem, tam już mają rozpad taki, że 80 rurę zapodasz nawet. No taką redukcję możesz zrobić. Samo wiesz, mocowanie na tą 40. Tak, no z. Rurę wstawić cokolwiek, nie? Ja jest na złomie u nas, tylko że musi to się uspokoić z tymi wirusami wszystkimi. Jest setka rura z nierdzewki. Z jakiejś tam, nie wiem, zdemontowana jakaś mleczarnia czy coś, nie? Setka rura jest, 90 jest i 80 jest i z tego można zrobić piękny maszt. Składany jeden w drugi, wiesz o co chodzi. Jeden w drugi i ten. Tak, no bo tam są, znaczy oni pocięli te rury gdzieś na 4-metrowe części, bo wiesz, lepiej się transportuje. Stalową rurę chcesz aż na powietrze zrobić, to by tego nie podniosło. Ja tam no, tak, ale ja chciałem tam przynajmniej 8 albo 10 metry masztu samego, do tego później 5,5 metra antena. To sporo. No właśnie. A ściany bocznej na budynku jest 3,20 gdzieś tam, gdzie można zamocować haki. Bo to od ziemi, będzie stało aż w ziemi, uziom jakiś tam dokopie i będzie 9 metry rury i na końcu półfalówka antena od CB, nie? Na samej górze. No i to gdzieś będzie też pod anteną, gdzieś na wysokości 9 metry, nie? A to nie jest wcale takie lekkie. No a wiesz, to lekkie, to ale wiatr. Odciągi no. Trzeba, no. Przynajmniej ze 3 odciągi. Dobra, nie wkładam. Pięknie. Dobra, zobaczmy, co tu jeszcze jest. Garaż się powiększa w domu. Zobaczymy jeszcze, co tu jest.
A. Ty, gotowe podusie. Tak pff, i zwarcie zrobił, nie? Chciałem, że następna broda. Ta-da. Litowo-jonowa, proszę bardzo. Raz, dwa, nie, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Pięć na siedem? 35. 34,5. Fajnie, trzeba będzie to posprawdzać, nie? Znaczy wiesz co, no... Kombinuj. Te dwa jakieś takie papierowe są. Może a, tam one tylko papierkiem owinięte, w środku są zielone, takie same. No. Pokombinujemy. Powerbank 20 parę godzin co najmniej. Cicho, co to jest? O, będziemy odnawiać Miltony. Nie wiem. Taki najwyżej... sam, słuchaj. Identyczny. On tam ma ponawiercane te dziurki trochę do mocowania. O te, no. O, to wkręty, się... takie łebki wejdą. Te zwykłe, czarne chyba. Wkręty no się i... dali. I no, kopułka jest do wymiany, no wiadomo, po tylu latach to ona tam... Tak, dwie i takie same muszę tak kupić. Dobra, dzięki. To o to się przyda, bo będziemy odnawiać. I to? Co to? O, chyba też bakteryjki. O, gdzie jest nożyk? Takie mocne? Co? Dobra, poszło, tak. O, skalpel, Janek. A, tam masz nożyk. Skalpel. No. Jedziemy dalej. O kurde. Ktoś tam chyba się połowie warstwy zabrał za to. O! Co to za ogniwo? To są żelowe, czy co to? Też litowe. Takie duże? Mhm. To ma 10 amperogodzin. O! Ale 3 i co 7, tak? Volta. To tam chyba nawet 4,2 jest w tej chwili. Musiałbyś pomierzyć, ale one dosyć wysoko są ładowane. 10 amperogodzin. No to w tym tablecie jest 10 amperogodzin bateria. Tylko troszeczkę może mniej, delikatnie węższa. Ale do takiej samej wielkości, nie? To jest z rowerówek wyciągane. No dobrze, to że te końce... będą. Słuchaj, dobrze, że te końce zaizolowałeś. Bo ja tak. To bym zrobił tak zaraz. No kurde, zdziwiłeś się. Można by było. Ciekawe jaki prąd rozładowania one mają te. Nie w tą stronę, tą. Ja jestem ciekaw właśnie, jaki prąd ma rozładowania taka bateria. Wiesz to ja kiedyś szukałem, nie wiem, nie powiem ci, ale to wiesz, to prąd musi być spory, żeby rower uciągnąć, bo to idą tylko szeregowo te ogniwa. Ale też ma kapselek jak zwykły lejonek, ten bezpiecznik. Tak. Tu na środku. No ja tam wiesz... A to dziurka cała, tak zaworek taki po prostu ciśnieniowy, tak? Tak, no. Aha. Chociaż powiem wam, że tam jest normalna cienka blaszka. Cieniutka blaszka jest w środku w tym, bo ja miałem taką napompowaną... Membrana, coś takiego, tak? W razie tego się przerywa i na obudowie jest tu jakieś napięcie? Ty, on tutaj został wgnieciony. 1 volt tak. Ma do obudowy, a czemu? Gdzie jest wgnieciony? Tu, o, ten plus 1. Jakby do środka ktoś go wcisnął. Patrz, 1,3 volta ma na obudowie. Od minusa, no. A od plusa? 1,2. Dobra. Plus. Ile on ma? Minus 4. Kurde. A co mu tak świruje, ty? 4,06. No to około 4 volt powinny mieć tam. Czyli są sprawne, nie? No raczej tak. I to są od rowerów. Ciekawe, czy samochód odpali. No mały silnik by zapalił, ale teraz na 100% na jak. Masz 30 parę godzin, to maluch miał chyba 30. Wiecie, jakie to jest, te lejonki są upierdliwe i jak już zrobisz zwarcie i on zacznie się jarać wewnętrznie, nie zagasisz,
aż się rozładuje. Kurde, no mi wtedy to w tej wkrętarce, wiesz, się zrobiło zwarcie. To wyrzuciłem ją za drzwi, tutaj ich nie wyrzucę, no bo jak, chyba że przez okno. Ten. Wyrzuciłem wkrętarkę do drzwi, aż się dopaliła do końca, się rozładowało do zera i wtedy dopiero zagasiłem, nie? Także nie daj Boże, to w domu o takie o tęgie, tu w tej chwili by siekło. Kurde, nie zdążyłbym, o tak razem z pufo bym niósł. Dobrze, to ja mam jeszcze taki pakiecik. O. A na cztery ciebie trochę taki... powiększę. Co? No, pokazuj. O, z takich właśnie. No. I na czterech takich ten samochodzik jeździ, co wam tam pokazywałem modelu. Na czterech takich pakietach mówisz? Nie. Ta. Tu jest 7, to 4 z tych. Rozumiem. Słuchaweczka ekstra tutaj mam. No. Dwa równolegle, dwa szeregowo są połączone. A Janek, tam są, tam były 3 te przełączniki, czy 4? Kurde, bo teraz już nie co? Wiem. Co? Czego? Te przełączniki z tą gałką mobilną. 3. 3. Tylko by... Znalazłem 3. A może 3. A może te lejonki 4 wkładałem? A lejonki były 4. Są 3. Zaraz jeszcze tutaj przeszukam. Zobaczę, może coś tu jeszcze jest. Nie ma już nic w kartonie. Karton jest piękny, gruby. Także tego. Także się przyda. Ostatnio u mnie też już na kartonach leży. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kartonów już mam w pokoju. No dobra, słuchajcie. To by było na tyle z rozpakowania paczuszki. Piotrek, dziękuję. Może coś ja tobie tutaj wyślę. Nie wiem, czy mnie słychać. Słychać jeszcze. I... No i co? I będę myślał nad tym, już teraz jest z czego, nad zamontowaniem tego linku tam, nie? I zrobieniem tego SDR-a, odbiornika. Oczywiście odbiornik udostępniony będzie na stronie www.piracz.pl, także ja pozdrawiam, to by było na tyle. Teraz, kto to posprząta?